Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i witam w nowej serii u mnie na kanale. Będzie to seria, jak widać, z gry Thief. I teraz wiem, iż to słowo na ekranie wymawia się jako Thief przez takie dziwne angielskie th. Aczkolwiek ja będę to nieco spalszczał. Wiem, iż nie jest to forma poprawna, ale będę wymawiać to podczas komentowania jako Thief, ponieważ tak jest to po prostu łatwiej wymówić. Mam świadomość, jak to wypowiadać, ale będę to mówił po swojemu, jeśli pozwolicie. I tak dobrze wiem, że większość osób wymawia to przez T. Wiem o tym. Mam internet. Mimo tego, iż tak nie jest poprawnie, jak już mówiłem. Ale dobra, tak, przed nami kolejna seria. Przed nami seria z Thiefa. I teraz ogólnie moja przygoda z serią Thief jest troszeczkę inna, niż można by się tego spodziewać, ponieważ jestem jedną z tych dziwnych osób, które akceptują tylko i wyłącznie te, w cudzysłowie, słabe odsłony Thiefa, czyli lubię Reboot, czyli tą grę, którą mamy przed nami, oraz lubię Deadly Shadows. Nie uważam, iż są to gry perfekcyjne, mają swoje wady, aczkolwiek definitywnie preferuję je ponad dwie oryginalne, w cudzysłowie, najlepsze części Thiefa. Tamte dwie są moim zdaniem niegrywalne, są takie sobie, są bardzo przestarzałe przede wszystkim. A Deadly Shadows i właśnie obecny tutaj reboot, nazwany po prostu Thiefem, jest... No, ta gra trafia w moje gusta po prostu. Oczywiście, jak zwykle, nie nagrywam gry na ślepo, znam ją względnie dobrze. Ogólnie... Dobra, nie będę póki co nic zmieniał, potem się tym pobawię. Teraz tak, bierzemy oczywiście nową grę. No, puste pole. Teraz tak, tutaj mamy bardzo fajny pomysł twórców, mianowicie możemy spersonalizować sobie poziom trudności. Tych opcji jest całkiem sporo, jak widzicie. Co jest nie do końca w nich fajne, to ta cała punktacja, ponieważ ta punktacja nie przydaje się do totalnie niczego poza dobijaniem trofek, tak więc nie do końca wiem, po co została wprowadzona, ale nie do końca wiem, po co coś zostało wprowadzone, to jest słowo klucz tej gry. Uwierzcie mi. Ogólnie ta gra niestety wyszła w tym takim troszeczkę niezręcznym okresie dla gier, kiedy było przejście między generacją PS3, Xbox 360, a PS4, Xbox One. I to momentami widać w tej grze. To momentami widać. To nie wyszło fajnie. Ale no cóż, to niestety taki los tych gier. Twórcy chcieli sobie więcej dorobić. I wyszło jak wyszło. My zagramy sobie na mistrzu, ponieważ i tak to jest skradanka. Kto by podejrzewał, że gra o nazwie Złodziej, Thief, jest skradanką. Tak więc do walki. Walki i tak będę się starał unikać. A to jeśli wrogowie będą bardziej czujni, no to no cóż, to mi graj. Na tym polega zabawa, prawda? Więc lecimy na mistrzu. Mógłbym się teoretycznie pobawić w wytworzenie własnego poziomu, ale... Szczerze powiedziawszy, mój spersonalizowany poziom nie różniłby się bardziej od standardowego grania na mistrzu. Tak więc doceniam fakt, iż jest ta opcja, ale pozostanę przy klasyce. Tak, chcę zacząć grę od nowa. Chill. Teraz tak, ta gra dostała tutaj bardzo mieszane recenzje. Niestety miało być to wielkie odrodzenie serii Thief, ale no, recenzje i sprzedaż tej gry nie były najlepsze. Są ku temu powody. Lubię tą grę, ale doskonale rozumiem, czemu wyszło tak, a nie inaczej. Trochę szkoda, bo jeśli ktoś bardziej skupiony zająłby się tą grą, miałby nieco większy budżet, to naprawdę potencjał jest, uwierzcie mi. There's one thing this city's taught me. You can put a price on anything. Secrets, reputations, a life. And trust? If you have to ask, you can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Garecie, będziemy płacić za całkiem sporo rzeczy podczas tej rozgrywki. Tak, i zaczynamy. Słyszeliśmy uroczy głos Gareta. Too much light. Muszę przyznać, że uwielbiam komentarze Gareta w tej części. Wcześniej nie był on aż taki rozmowny. Nie był nigdy niemym bohaterem, ale nie był aż taki rozmowny. Pan się tutaj drapie po tyłku. Ten pan jest oskryptowany, możemy dosłownie po nim skakać i on się nie obudzi. Spokojnie. I teraz coś, co moim zdaniem jest strasznie dziwne, na co ludzie zwracają uwagę,
Mianowicie to, iż ręce Garetha są animowane. Jak widać, Gareth podnosi wszystko, ma jakby indywidualną animację podnoszenia poszczególnych przedmiotów i tak dalej. To jest bardzo fajne, przynajmniej dla mnie, ponieważ dla internetu to nie było fajne. Ludzie uważają, iż niepotrzebnie przerywa rozgrywkę i przedłuża czas gry sztucznie i tak dalej. To internet, jakby gracze są dziwni. Wielokrotnie to powtarzałem podczas moich materiałów Q&A i tak dalej, ale uważam, że gracze są bardzo dziwni. Generalnie, żeby nie było, dla mnie nie ma nic wybijającego bardziej z immersji niż to, że postać przyciąga albo otwiera coś, nie wiem, siłą umysłu bez, nie wiem, wyciągania nawet po to ręki, chociażby w odwalonej na szybko animacji. A to jest moim zdaniem idealne, ponieważ jakby na mojej nie ma gier z większą immersją niż skradanki. Skradanki są na tyle immersywne, co można nawet zauważyć, immersywne, nie jestem pewien, jak się to odmienia, co można nawet zauważyć często w let's playach, gdzie ludzie grając w skradanki zaczynają mówić cicho, ponieważ tak się wkręcają. To znaczy, iż immersja działa. I właśnie dodanie tutaj właśnie dłoni bohatera, które ładnie wszystko podnoszą, to jest fajne moim zdaniem, to jest naprawdę spoko. I muszę przyznać, że tak, gra jest bardzo ładna, nie jest najlepiej zoptymalizowana niestety, ale jest naprawdę bardzo ładna. Absolutnie nie urywa głowy swoją grafiką, ale fajnie to wygląda. Ach, to jest ten typ quick time eventów, których nie lubię, gdzie musimy tapować, żeby coś otworzyć. Tak, ptaki reagują właśnie na nagły ruch i dźwięk. To jest jeden z tutoriali, który koniecznie musimy zapamiętać, że jak po prostu ptaki są rodzajem alarmu w tej grze. Jeśli gdzieś widzimy klatkę z ptakiem, chociażby byłby to ptaszek po prostu ozdobny, to jest forma alarmu w tej grze. Jeśli się ruszymy, przebiegniemy, podskoczymy. Someone's a bird lover. That painting's more my taste. I should take a closer look. No to jest to właśnie forma utrudnienia. A co my tutaj mamy? To jest kolejna z rzeczy, która mi się bardzo podoba. Szukanie ukrytych przełączników i obgryzione nierówno paznokcie Garetha. No dalej, gdzie jesteś? O, bum. Ach, i otwieranie zamku. Jedyna forma minigierki w grach, którą akceptuję, ale nie jest zrobiona przesadnie dziwnie. Tutaj jest spoko, ponieważ zajmuje krótko i jest, no, jak się do tego przyzwyczaicie, jest to dla was automatyczne. Nie wyrywa was z gry. Oho. Ładna rzecz. Super. I just hope that's not who I think it is. A któż to może być, Garecie? Tak, co jest dosyć fajne, to w sensie to jest coś, co potem jakby wynikło. A jest tutaj. Co wynikło jakby później, mianowicie Gareth w tej grze ma tego samego voice aktora, którego ma Corvo w Dishonored 2. To jest, wiecie, dwoje bohaterów skradanek. Ogólnie jakby. Ludzie mówili, iż ta gra jest bardzo... Zatrzymam się, żeby się wygadać. Że ta gra jest bardzo mocno inspirowana Dishonored. I teraz... Sorry, ale ja totalnie tego nie widzę. No, jakby... W sensie jakby Dishonored brało pomysły z oryginalnego Tifa. I to nie jest absolutnie wada, to nie jest nic złego. I ludzie mówią, że ten Tif bardzo stara się być jak Dishonored. Totalnie tego nie widzę. Wybaczcie. Praktycznie nie ma tutaj porównań. Łącznie ze samym prowadzeniem historii, wyborami, ilością ścieżek, czy ilością... Na przykład Dishonored bez problemu możecie przejść zabijając i dobrze bawiąc się mocami. Tutaj tej opcji nie ma. Tutaj jeśli macie, nawet na niższych poziomach trudności, jeśli macie 3-4 strażników, no to musicie uciekać. Nie pokonacie ich. Nie wiem, nie przyzwiecie stada szczurów, które zeżrą waszych oponentów. Nie ma czegoś takiego, więc to porównanie jest na siłę.
Care to make a little more noise next time? How else would you know it was me? Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? I think you haven't changed a bit. Come on, it'll be just like old times. Okej, okay, i mamy mały wyścig ze złodziejką zwaną Erin. I tak, tutaj generalnie jeśli chodzi o parkour czy przemieszczanie się Garetha, to gra wzięła sobie troszeczkę inspiracji z Assassin's Creed. Mianowicie mamy jeden przycisk do trzymania, to jest po prostu przyciskiem parkouru. I wtedy Gareth ładnie prześlizguje się, biega, unika i tak dalej. Bardzo wygodne podejście. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Podoba mi się to, jak jest ona ubrana. Come on, let's get z twarzy niekoniecznie, ale jej ubranie. Okej, okay, tak. I teraz przechodzimy do właśnie. Are you going to use any of those shadows, Lady Lamplight? I was just scouting ahead. I know you always like to go first. I tak, mamy właśnie mechanikę skradania się. Tak, od, przeciwnie. I mamy pierwszą różnicę. Podczas kiedy w Dishonored wszystko jest oparte na liniach widzenia wroga, a tutaj mamy również aspekt właśnie ukrywania się w cieniu. I no, to jest, wiecie, to działa tak jak w każdej skradance opartej na cieniach. Czyli póki jesteśmy w cieniu, to wróg musi się o nas potknąć dosłownie, żeby nas zauważyć. Your average thief will be under a table in an alehouse. And the watch will be liquored up too. I'm not haggling fines with a drunk guard again. Prawie zauważył. A widziałem, że to coś błyszczy. Dobra. No to jeszcze mam kieliszek. Tak, właśnie cień daje praktyczną niewidzialność. Tak więc... Tak właśnie głównie będziemy działać. Nie będziemy unikać wzroku wrogów, tylko będziemy szukać zaciemnionych miejscówek. I to wiecie, tak, już pierwsze, nie wiem, 20 minut gry zaprzecza temu, co mówią ludzie, podobieństwo do Dishonored. Teraz jakby nie chodzi o to, że tutaj, nie wiem, zaprzeczam, że o, nie wiem, bo jeśli gra bierze pomysły z innej gry, to od razu złaczy coś takiego. Nie o to chodzi. They'll have to catch me first. Just be aware of your surroundings. It's not about taking in the sights, Garrett. It's about taking in the loot. Jeśli tak uważasz. You do still steal, right? I've been stealing since before you could crawl. There's the Garrett I know. How about a friendly wager? Let's see who can take in the most. Oczywiście. Tak, tutaj... Erin korzysta ze swojego szponu. Przemieszcza się tam, gdzie Garrett nie może. Aż Garrett żadnego póki co uderzenia do wspinania nie ma. To jest w ogóle zabawne, ponieważ Garrett, widząc jakiś, nie wiem, mechanizm do obrócenia czy coś takiego, nie pociąga go ręką. Uderza w niego z pałki albo strzela do niego z łuku. Erin oczywiście robi rozpierduchę. Look what I found. You and me out on the town? Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? Nie jestem pewien, czy Garrett i Erin mają tutaj więź na zasadzie uczennica i mistrz, czy chłopak i jego była dziewczyna. Nożyczki. I generalnie to jest coś, co jest mega zabawne, ponieważ w tym świecie wszystko jest absurdalnie tanie. W sensie dosłownie... Okej, teraz wzięliśmy nożyczki. To nożyczki nie są czymś drogim de facto. Ale mamy bransoletę i ona kosztuje 8 sztuk złota. Poważnie. No w końcu jestem złodziejem. Wiesz, gra nazywa się Thief w końcu, no nie? Bum, proszę bardzo.
Bardzo miło też wspominam właśnie minigierkę z otwieraniem zamków z Deadly Shadows. Tam też mi się bardzo podobała. Podoba mi się to, ile rzeczy właśnie możemy otwierać i tak dalej, że szuflady są wszystkie, wiecie, do otwarcia, szafki możemy przeglądać, mają sobie różne rzeczy, skrzynie mają różne, nie wiem, obicie w środku, tego typu małe szczegóły. No i mamy notatki. Podglądasz od Madame Flowers. Związek z strażnikiem trwa, męża wciąż nie ma. Wysłać anonim. Pan, wynajmuje mieszkanie po drugiej stronie ulicy. Musi mieć sejf ścienny na dolnym piętrze, na lewo od schodów. Ciągle przechodzą mu przez ręce cenne rzeczy, ale nie umiem dokładnie ustalić, gdzie je chowa. Wiedziałem, że coś knuje. Paxman, od kilku dni nic. Zszedł, nigdy nie widziałam żadnych krewnych. Spadek. I tak, generalnie ta gra właśnie wykonuje dosyć dobrą robotę, jeśli chodzi o takie fajne podpowiadanie graczowi, gdzie czego szukać. Właśnie podsłuchiwanie rozmów, czy znajdowanie listów, czy chociażby jakieś, nie wiem, wydrapań na ścianach później, czy coś takiego, to może nam bardzo łatwo podpowiedzieć, gdzie co jest poukrywane. Zapomniana pamiątków z czasów, gdy Lady Christina balowała za młodu, jeszcze w przedwypadku, który spowodował jej obsesyjnie, że obsesyjnie zaczęła opiekować się rannymi ptakami. Lśniące upierzenie. Tak, to jest fajne, każdy ze skarbów możemy obejrzeć, są bardzo ładnie wymodelowane, każdy jest opisany, ma fajną nazwę. Dużo fajności, dużo fajności. Czyli dobra, na lewo od schodów możemy spodziewać się sejfu. I to jest kolejna śmieszna rzecz z tymi skrzyniami. One mają różne zawartości, obicia i tak dalej, ale każda skrzynia w tej grze jest mega płytka. Dosłownie, wiecie, dno tej skrzyni znajduje się tuż pod otwarciem. If you're going to urinate in the street like a watchman, at least do it out of the light. Everybody can see you. Gale has to go somewhere, dear. I'm just the middleman. Besides, you're the only one watching. Every day I'm reminded what a catch you were. Come on, let's go try those gabble wings. Skrzydełka? Yeah, those gabble wings sound delicious. No nie? Nawet nie wiem, gdzie jest Erin, żeby nie było. Bo głos Garetha to definitywnie nie był. Tak, ogólnie właśnie jedyną dziwną animacją, którą nie do końca rozumiem, jest właśnie otwieranie okien. To trwa podejrzanie długo. I tyle. Miejsce przekazania informacji. I tak, to jako, że to tutorial, to spokojnie. To tutaj raczej nikt nas nie złapie. Pucharek. Zamykamy. Nie jestem pewien, czy wrogowie zwracają uwagę na to, czy szafki, drzwi i tak dalej są pootwierane. Na pewno oczywiście zamykanie drzwi działa na naszą korzyść, ponieważ no, ten wiatak jest bardzo dziwnie nowoczesny. Ponieważ oczywiście, no, utrudnia wrogom zobaczenie. Czekajcie, czy ja to opróżniłem? Nie jestem pewien. Tak, nic tutaj nie ma. Utrudnia wrogom zobaczenie nas, ale już właśnie od zamykania skrzyń, robię to bardziej dla klimatu. Teoretycznie na lewo od schodów powinien być sejfik. Ale to się zaraz przekonamy. How much did you steal? It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal it. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the Baron's mansion. Won't be easy. Czyli skarb z sejfu przeszedł już dalej, tak? Najwidoczniej. Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. I już jej nie ma, oczywiście. Ogólnie myślę, iż prolog, przynajmniej tą część prologu, pociśniemy sobie w jednym pierwszym odcinku. A potem, wiecie, pierwszy odcinek będzie dłuższy, do tego po prostu zmierzam. A potem się zobaczy.
That's a lot of guards. They're definitely not here for the summer festival dance. A lot of guards means a lot of steel. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. Czy to podtekst seksualny? No nic, nieistotne. Tak, oczywiście póki co nie ma tutaj liczyć jakąkolwiek otwartość, to jest bądź co bądź tylko i wyłącznie tutorial. Ogólnie czekajcie. A, no tak, to jest ręczny. To wszystko zapisuje automatycznie. None of the staff can keep up with all his lordship's experiments. Not going to be much of a brighter future if the lights don't work. Tak, generalnie Garrett może wykonać taki ślizg, który nie do końca wiem, jak ma działać fizycznie, bo Garrett może śliznąć się, nie wiem, stojąc w miejscu, będąc na kuckach i tak dalej. Ale działa, to się liczy. I póki właśnie... póki używamy tego ślizgu, bardzo ciężko nas zauważyć. Bronson, over here. Możemy oczywiście okradać przechodniów, wszystko trzymać w wygodnych sakiewkach, przy pasach. He's been trying to light a fire basket for 10 minutes. What am I, his father? Go on, before he sets fire to himself. Tak, właśnie niektóre powierzchnie są bardziej dźwiękonośne od innych, więc musimy ich zwalniać. To jest mechanika, z której ta gra niestety jakoś super często nie korzysta. A, dobra, jesteś tyłem. No, a, i też taka malutka sprawa. Mamy te fajne animacje, które wychwalałem chwilę temu, ale niestety niosą one ze sobą pewną wadę. Mianowicie, każdą rzecz Garrett podnosi z osobna. Więc jeśli macie 5 monet leżących koło siebie, będziecie musieli nachylić się po nie 5 razy. Tak więc, no, to jest takie sobie, bym powiedział. Czy ja mogę przejść pod mostkiem? Nie wydaje mi się. A, przedaszujemy. Okej, przeszło bez problemu. Bardzo często ogólnie właśnie w tego typu szkatułkach znajdujemy strzały akurat wymagane przez fabułę. Gra dba o to, byśmy nie utknęli. No i właśnie tutaj trademark Tifa. Mianowicie różnożywiołowe, tak to nazwijmy, strzały. W tym wypadku mamy wodne. Oczywiście tak, ten pan jest oskryptowany tak, by nie zareagował na to, że... Nie, się zareagował tylko słownie na to, że pochodnia mu zgasła. Normalnie wyruszyliby, by zaraz mu zapalić. Okej, okay, i oczywiście tak, możemy nokautować wrogów. Jest coś, o czym gra nam nie mówi, a co mamy sami najwyraźniej tego domyśleć. Mianowicie, jeśli przytrzymamy R1 po znokautowaniu przeciwnika, Garrett z automatu go chwyci. What the hell just happened? Why'd you kill this guard? He was barely older than you. He was a guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed. To jest coś, o czym domyśliłem się dopiero pod koniec gry. Dowiedziałem się pod koniec gry. Że właśnie możemy od razu chwytać ciała, co jest bardzo przydatne. So basically it's okay when you do it, but not me. I see. I get it. But you know that guard? He's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble. When any guards wake up, I'm usually long gone. Ogłuszeni strażnicy nie budzą się w tej grze. To jest pierwsza sprawa. I generalnie tutaj... To jest jedna z tych rzeczy, która ta gra robi bardzo dziwnie, których totalnie nie rozumiem, jaki proces myślowy twórców tutaj przebiegał, ponieważ ta gra nie rozróżnia... O, szlak, po co go podniosłem? Nie rozróżnia zabijania i nokautowania, ponieważ oczywiście z czasem dostaniemy ostre strzały do łuku i będziemy mogli nimi zabijać i gra w żaden sposób tego nie każe. Ba, w grze są... If you're so eager to leave, maybe I should go first. Ba,
Gra w pewnym momencie zachęca do zabijania, ponieważ są w tej grze wyzwania polegające na zabijaniu strażników, tak więc... Po co była ta cała dygresja Garetha na temat zabijania i niezabijania? Po co to było? Nie mam zielonego pojęcia. I czemu gra oparta na skradaniu nie rozróżnia właśnie morderstwa i ogłuszenia? Też nie wiem, okej? A tak, i oczywiście to jest ten taki typowy... Dalej. Ten taki typowy system odwracania uwagi, gdzie mimo tego, iż strażnik zobaczy butelkę lecącą z konkretnego miejsca, to i tak pójdzie tam, gdzie ona się roztrzaska. No właśnie. I'll find the frigging bastard. When I find him, I'll kill him slow. No właśnie. On sobie tutaj będzie chodził, my zgarniemy randomową figurę szachową, która leży sobie na ziemi. Tak, rozmieszczenie skarbów w tej grze. To też jest interesujące momentami. Czy ja mogę go znokautować w ogóle? Ponieważ tam jest skarb, ja bym go w sumie chciał. No nic. O, to dwie złote monety. Totalnie było warto. Ciekawe, czy będę mógł teraz wrócić. Dobra. Mogę. Siup. Siup. Ring the frigging bells. If you keep pacing up and down, you'll wear through those new boots. It's my girl, sir. She's presenting me to her father. He doesn't know I joined the watch. And? City watch means honor and respect. The thing is, sir, he believes that ratsack rumor about us being on the take. Oh, does he? Then you pull his frigging nose out of his arse. Right? Sir. Czy mogę zapisać? No cóż. Co? A w tej chwili niedostępne. Nie o to mi chodziło, Garecie. Na górze są tutaj skarby. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kolego, wycofaj się, proszę cię, wycofaj się. O. Dobra, nie ma. Nie, szlak! Dobra, nieważne, przyniosę go kawałek dalej. Niech stracę. Widzicie, teraz przynajmniej nie wytrzę sobie butów. Po co niszczyć dobre, nie wiem, tyle co kupione obuwie, prawda? I tak, jak mówiłem, póki jesteśmy w ciemnościach, jesteśmy praktycznie niewidzialni. To jest, kiedy ten paciorek przy naszym wskaźniku zdrowia jest całkowicie czarny, no to... Póki nie hałasujecie, rób ta co chce, ta naprawdę. Bup. A, też jest taka minimalna wada, ale to już jest, nie wiem, takie naprawdę czepialstwo, iż te fajne animacje zabierania przedmiotów niekiedy przesuwają minimalnie Garetha. To jest coś, pamiętacie, na przykład animacje nokautowania z Deus Exa, które zawsze trochę przesuwały głównego bohatera po to, żeby wyświetlić daną animację, tak, żeby ładnie się, wiecie, modele na siebie nałożyły i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj mamy właśnie to samo, ale to wiecie... Spadamy stąd. W ogóle lubię to, że gra każe mi obserwować, ale nie mówi... A, w sensie, dobra, muszę przytrzymać, jasne. A, tutaj mamy linę, ale możemy też... A, no tak, póki co nie możemy korzystać z kratek z doliny, więc... O, witaj Erin! Jak na kogoś takiego super poważnie szybkiego, no to wolno ci idzie. You're worried I might beat you to this thing? I'd share, probably. I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, I can... You could kill faster and make mistakes faster, I get it. You're not in control. Well, that's why I'm better. Deal with it.
Let's just get the job done. Okej, okay, teraz czas nauczyć się szacunku, młoda damo. Yes. I think we'll do it without this. Wiecie, że oczywiście będzie miało to kluczowe znaczenie w rozwoju fabuły, prawda? I nie mam zielonego pojęcia, czemu prerenderowania cutscenki mają taki problem z frameratem w tej grze. To jest dziwne. To prerender, to powinno chodzić gładko jak po maśle. A to tutaj są największe dropy w animacji. Uuu, wygląda fabularnie. I'm guessing that's what we're after. The primal stone. Robes. Robes are always a bad sign. Brothers Cornelius, Aldous, present the keys. This burn Northcrest. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Zatrzymam to na chwilkę, ponieważ jest jedna rzecz, którą muszę koniecznie wyjaśnić, na której ja się bardzo przejechałem, kiedy ogrywałem tą grę po raz pierwszy. Ponieważ polska wersja ma błąd tłumaczenia, który jest powtarzany za każdym razem, kiedy postacie w grze używają słowa primal. Ponieważ właśnie słyszeliście, że oni chcą przyzwać tutaj coś, oni chcą tutaj przyzwać pierwotnego. To jest błąd. Nie ma czegoś takiego jak pierwotny. Jest za to słowo primal. I to dosłownie może znaczyć coś dzikiego, coś starożytnego i tak dalej. Ale nie jest to określenie osoby, ani bytu. Chodzi o, wiecie, nie, jeśli miałbym być 100% poprawny, to chodzi o nie pierwotnego, tylko o pierwotność. Ponieważ z fabuły tej gry, przynajmniej polskiej wersji fabuły tej gry, można byłoby łatwo wywnioskować, że oni chcieli przyznać jakiegoś demona, czy coś takiego, albo jakiegoś coś starego, coś, co było już kiedyś na świecie, zostało odseparowane i oni chcą to przywrócić ponownie. Ja tak bardzo długo rozumiałem fabułę tej gry, do praktycznie samego końca, kiedy zrozumiałem, iż moje rozumienie tej gry zostało zrąbane przez polską wersję, która mówi, że oni przyzwą pierwotnego. Nie chodzi o pierwotnego, nie chodzi o istotę, chodzi o coś bez konkretnej formy, chodzi o pierwotność, tak to nazwijmy. Nie jest to najlepsze tłumaczenie, ale najbardziej dosłowne. Tak więc nie ma tutaj żadnego demona, diabła czy innego superbytu pociągającego za sznurki w tym wszystkim. Nie liczcie na to, bo się przejedziecie. Angielska wersja jest w tym wypadku bardzo dosłowna i mówi, że tego nie ma, ale nie polska wersja, gdzie non-stop używałem słowa pierwotny, przyzwiemy pierwotnego, pierwotny niedługo powróci i tak dalej. To jest błąd. Najwidoczniej sam tutaj polski tłumacz nie załapał. Znaczy, może nie obchodziło go to na tyle, żeby dobrze to przetłumaczyć. Kontynuujmy. Sembla and Straka Khan. Scare Mama Kana. Come on, let's go down there. This will be fun. No, we're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you're not. Haha! Bo jestem złodziejem. Temu dziadkowi sprawia to za dużo przyjemności. Odruch. To nie jest aż takie cenne. Sama mówię, że to zbudowałaś. Zbudujesz sobie nowe, dziewczyno. Garrett jak na złodzieja ma wyjątkowo niechwytne ręce, nie?
I oto coś, czego nigdy nie będzie nam dane używać. Szpon z liną. No. I to jest założenie fabuły tej gry. Coś tam się stało. Tak, loadingi też są niestety niesamowicie długie. Zwłaszcza między rozdziałami. Aczkolwiek przeważnie rozdziały są wczytane już całe na jednym loadingu, tak więc jest to jakaś tam zaleta. Before they call the lockdown. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower, safe and sound. Napisy są totalnie niesynchronizowane. Baker's in Stone Market. Was I talking to you? Hey! Get moving! Fucking beggars. Makes you miss the old watch. Tak, generalnie niestety aspekty techniczne tej gry są, delikatnie mówiąc, niedopracowane. The gloom's getting worse. Everywhere except Oldale. Someone should do something. Nobody gives a shit about us, boy. You'll learn that soon enough. All he cares about is progress. I to nie jest błąd mojego nagrania. Ta gra tak to po prostu wyświetla. Wybaczcie. They're scared of the truth. Keep your head down. Do that. Who are you speaking with? Jest taki beach slap jak randomowo. Odwrócił uwagę od nas, co? Tak, i coś się wydarzyło. Dalej mamy szpon. Ale to miasto nie wygląda jak to miasto, w którym byliśmy wcześniej, prawda? Spokojnie, nie gonią nas. To tylko ściema. Ogólnie jeśli chcę, to jest chyba trójkąt. A, myślałem, że może Gareth to skomentuje? No nic, nieistotne. W ogóle to jest mega śmieszne, ponieważ ta gra zapisuje się w szafach. Jeśli schowamy się w szafie, gra jest zapisywana. Widzicie symbol w lewym górnym rogu? To randomowe. Dobra, ale tutaj sobie zakończymy. Prolog za nami. Intryga zaczęła się. Nie wiemy, co się dzieje. Coś wydarzyło się w mieście. Co się stało Garethowi? Co się stało Erin? My nie wiemy nic. No i czas zacząć kraść i rozwiązywać tą tajemnicę, prawda? Tak więc tyle ode mnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tifa u mnie na kanale. Na razie, neczko.